chwilę postawią coś innego, tak jak właśnie ten biały dolar z Zdrawą i ten biedny chłopak, który krzeli się ze strachu, bo kustosz od czasu do czasu obserwuje skór. My go nie możemy dotykać, to cała filozofia. Ale moi Państwo, przejdziecie całą Wenecję i zadajcie sobie pytanie, na które ja Wam to jest wydokowo najpiękniejszy punkt, który można sobie wyobrazić. My będziemy płonąć stacją, my będziemy chodzić, ale stąd fotografujemy całą tę świętą Wenecję. To jest basen świętego Marka. Z prawej strony wyspa świętego Jerzego z kościołem świętego Jerzego, na którym popatrzą zbiegniowie prowadzeni most wenecki. Widzimy pięć kopuł Bazyliki Świętego Marka, największa, symbolizuje niebo, cztery pozostałe, cztery strony świata. Czego nie zobaczymy, jak będziemy pod nią? Dlaczego? Bo będziemy za blisko! Z lewej strony widzimy park miejski, jeden z bardzo wielu w Wenecji, co dziwne, nie? Biblioteka Narodowa Wenecji. Z prawej strony widzicie Państwo ten ewenement architektoniczny. Wow. 1482 rok. Pomieszczenia o niskich sklepieniach po to, aby w ciasnej już Wenecji dożowie mogli zbudować sobie tak prestiżowy pałac. Czyli niskie pomieszczenia po to, żeby na małej powierzchni uzyskać jak najwięcej metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Pomiędzy Pałacem Dożów a biblioteką z lewej widzimy te dwie kolumny. Były trzy, jedna utonęła, marynarz dwie stawia. Z lewej strony święty Teodoryk z łapą na smoku, z nogą. Łapę miał, ma lew, tak? Pierwszy patron Wenecji. I z prawej strony już po raz pierwszy widzimy chimerę. Uskrzydlony lew, który zazwyczaj trzyma łapę na tej księdze Pax Tibi Marce, Ewangelista Meus. Pokój Tobie Marku, Ewangelisto mój, gdzie anioł przepowiada we śnie Markowi, że on tu do Wenecji wróci. Dlatego Wenecjanie kradną jego prochy z Konstantynopola podstępem pod wieprzową skórą i przywożą tutaj. To tam po raz pierwszy odbywały się publicznie gry hazardowe. Do dziś na terenie całej Italii mamy trzy państwowe kasyna, z czego dwa są w Wenecji. Dlatego Wenecjanie twierdzą, bo potem Doża odbiera ten placyk. Tam mamy miejsce straceń, skazań, więźniowie skazani na śmierć, tam są stracani między tymi kolumnami. Twierdzą, że przejście między nimi wróży nieszczęście. I między tymi kolumnami mamy przedsionek do placu Świętego Marka. Placyk Świętego Marka, przez którego wchodzimy do tego najpiękniejszego salonu Europy, jak go nazwał Napoleon. Plac Świętego Marka. Ale my go zajdziemy od tyłu. A teraz stąd możemy to sobie już z daleka zobaczyć. Bardzo pomalutku pójdziemy w kierunku kościoła Santa Maria della Saluta, Matki Bożej od Zdrowia. Bardzo pomału. Tak, 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 zaraz wszystko powiemy. Coś mi tam się... Chodź, chodź. Lotasz, niestety.